Cześć, witajcie, jestem Chudy i witam was w drugim odcinku Kariery Milanem w PES-ie 2020. Jest to właściwie druga część tego pierwszego bardzo długiego odcinka, więc zapraszam. No i skipujemy mecz z Interem i aż 4-1 Milan wygrał, no patrzcie jak pięknie. I tym samym wychodzimy prawdopodobnie z tej grupy, ale tutaj tak żadnych meczów nie ma nowych, ale jest odpowiedzi transferowe. No i tak, Van Dijk bez szans, ja już lepszej oferty nie mogłem za niego złożyć, ale za to De Jong do nas przyszedł, tylko tu się pojawia problem, bo przyszedł na pozycję, chociaż nie, chciałem go na defensywnego pomocnika, ale to w sumie spoko. Zresztą teoretycznie, no właśnie, on nie jest ofensywny, no zaraz zobaczymy. Tylko chyba musimy się trochę przewinąć do przodu, żeby najpierw obejrzeć scenkę, jak on podpisuje kontrakt, czy coś takiego. Zobaczymy już. Zacznijmy przez ten. Przyspieszać te scenki, jeśli już zaczną być powtarzalne, bo jeśli będzie jakaś nowa, to sobie obejrzymy. I to jest właśnie nowa. Jest De Jong w klubie. I De Jong na konferencji prasowej. Teoretycznie sam bym mógł to jakoś dubbingować, ale po prostu jestem nieco mało kreatywny. A gadać jakieś głupoty to nie. Chociaż on sam gada. Hello, my name is Frankie. Ja się nazywał De Jong. I want. No i dalej, nie wiem. Nie zdążyłem przyznać. Zobaczymy się na stadionie. Tak, no to wiadomo, na pewno. Tylko żebyś ty za dużo nie stracił, jak cię wpuszczam do defensywnego pomocnika, kolego. Oby. Gdzie on jest? O! Ej, on może nawet grać na środku obrony, czyli jest taki bardziej defensywny. To mi się podoba. O nie, traci jednak. Nie. O nie, i tak jest trochę lepszy niż obecny nasz pomocnik. Odrobana też jest gorszy. Gordon powinien być na środku, tak. Ale zaraz to może rozkminimy. Czekajcie, to jest nowy Montolivo, tylko mój Montolivo z Włochem, ale nieważne. Słuchajcie, jak to działa, tak? Ooo... No, to jest defensywne. O. O, może to być totalnie głupia formacja. Ale no nie wiem. Ważne, że działa. Zobaczymy, jak to się spisze w praktyce. O, tu możemy sobie patrzeć na... overall zawodniku. Nie wiem, czy one są zależne od treningów, czy od tego, że są w lepszej czy gorszej formie, albo Naventura stracił, bo Rini stracił, nikt nie zyskał, także tyle. Mamy pierwszy mecz ligowy. Czy to się otworzy jakąś scenką? Zaraz zobaczymy. Cały czas nie kupiliśmy środkowego obrońcy. Tak jest. Jest otwarcie ligi. I to jest jakaś konferencja prasowa. Czy oni będą mi zadawać jakieś pytania? Jest pytanie o Coutinho. Oczywiście, że będzie, no. Szybka konferencja, jedno pytanie, liczę na coś jeszcze. Pierwszy mecz ligowy. Kurczę, a czekajcie. Kalendarz. Jak się patrzy kalendarz? To byłoby dobre. Pewnie już widziałem go gdzieś. Tu mamy teoretycznie z Romą jest kolej. Ej, może ten sobie przeskipujemy. Bo jest dość prosty raczej. Więc zagram sobie z Romą. Jaki jest plan? Tylko... jeszcze trzeba pomyśleć nad środkową obrońcą jakimś. Okej, nie jest to do końca posortowane po overallu, ale jakiś tam przyjemnych zawodników mi wyświetla. Bo po prostu dałem szukanie obrońcy dodatkowego. A jest sortowanie. O. O. No i pięknie, Van Dijk jest najlepszy w grze, więc nic dziwnego, że nie chciał przejść. Jakiś Sergio Ramos to może być zbyt mocny ruch i mało realistyczny. Koulibaly.
No, teoretycznie rywal, klub z tej samej ligi, może być ciężko. Hummels, czemu Hummels jest? No nieważne już, nie czepiam się. Varane, raczej nie. Czyli tak, ten klub to był jednak Real Madrid, no cóż. A co by jakby sprowadzić Marquinhosa lub Thiago Silva? Może Marquinhosa jest młodszy. Tego Silvana już niestety ma 35 lat, więc byłby taniej. Taki dość realistyczny transfer. Albo mamy też Holendra De Ligta z Ajaxu. A kogo mógłby Cruyff wybrać z tej trójki? Oczywiście, że tego pana. Oferta złożona, ale czy nam odpowie? Znaczy odpowie nam na pewno, ale czy przejdzie, to się dowiemy dopiero po tym meczu. Czyli na mecz z Romą prawdopodobnie będziemy go mieli w składzie, bo ten skipujemy. Zobaczmy wyniki pierwszej kolejki Serie A. Oczywiście Milan wygrał 4-1. Strasznie wysoko wygrywamy te mecze, jeśli już wygrywamy. Jest czy jest dobrze? Jest dobrze. Mamy dobry skład, gotowy wygrać ligę i jesteśmy tym samym na pierwszym miejscu. Fantastycznie. Jakieś odpowiedzi? Coś ten jest. Ale jeszcze coś, jakiś puchar, jakaś jednego pucharu jest. Ciekaw jestem, co to jest. Oho, chapter drugi. No jest zadowolony na pewno z wygrania pierwszego meczu, meczu otwierającego ligę. Fantastycznie. Jest też odpowiedź od Delicta. Tak się chyba to wymawia. Nie jestem pewien. Będę musiał to sprawdzić, bo napiszcie mi w komentarzach. Ej! Nie udało się go sprowadzić. Okej, musimy trochę poczekać z drugą ofertą za niego. Nie wiem, czy czekać, czy spróbować jeszcze kogoś sprowadzić. To jest dobre pytanie. Może Davida Luiza? Czemu nie? Serio, z Luizem jest ta sama sytuacja co z Van Dijkiem. Nie ma szans na sprowadzenie go, ale ofertę wyślijmy. Dobra, to czekamy na Delicta. Nic innego nie możemy zrobić w tym momencie. A to jak pucharu to jest po prostu złota piłka. Czy. Ciekawe. Jeśli oglądaliście odcinek, gdzie testowaliśmy Become a Legend, tam tą nagrodę dostał Messi, a tutaj dostał to Ronaldo. Myślałem, że to już jest na początku tak ustawione, że. Znaczy, to nie będzie się złota piłka, no bo nagroda jakaś tam. To nie jest czas, w którym się dostaje złotą piłkę. Ale wiecie o co chodzi, nie? Bo przy... Ciekawe. No dobra. A David Luiz. O dziwo zaakceptował naszą ofertę. Ja nie wiem, jak to działa. Ale jeszcze Luisa nie akceptuję, bo złożymy się teraz ofertę do Delicta i. No nie poczekamy sobie za długo, bo tu już jest mecz. I czy on już by do nas przeszedł, jakbym zaakceptował? Mogę go zaakceptować, tego Luisa. Dobra, akceptuję go. No trudno. Czy ja go będę miał dostępnego w tym momencie? No na odpowiedź tego cały czas czekamy. No niestety Luisa w moim składzie nie ma. Musimy grać bez niego. Piątek uderza i co za bramka! Wojtek Szczęsny bez szans, bo to jest Szczęsny na bramce, tak mi się wydaje, nie? Nie, co ja gadam? Szczęsny jest w Juventusie, sorry. Kiedyś był w Romie. Tak za 3 lata temu. No nieważne. Bramkarz bez szans po prostu. Jarin Robben do Piątka, Krzysztof Piątek jeszcze raz przed szansą i tym razem bramkarz broni, będzie rzut rożny dla Milanu. Zobaczmy jak to Rossoneri rozstrzygną, no to była ładna akcja, ale niestety bo wykończenie mogło być trochę lepsze. No, ten rzut rożny też mógł być trochę lepiej wykonany. Oho, szansa Romy! Donnarumma, świetna interwencja. Roma cały czas próbuje i Donnarumma cały czas nas ratuje. Jeszcze rzut rożny dla Rzymian w końcówce pierwszej połowy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Wyśrodkowanie. Strzał z główki, dobrze. Powstrzymane wszystko. Minuta doliczona, panie sędzio. Trzeba to kończyć. Jeszcze ostatni strzał Romy będzie, albo może jakieś przejęcie Milanu. Zobaczymy, strzał.
I to wpada. Cóż za bramka. Trochę szczęścia w tym też mieli. No i niedobrze. Zejdziemy do szatni z remisem. No teraz ucieszyli swoich kibiców, ponieważ Roma gra u siebie. No, będziemy mieli ciężko, ale damy sobie wszystko w drugiej połowie. Trzeba ten mecz wygrać. Roma to jest trudny przeciwnik i zwycięstwo z nim będzie dość ważne. To jest no jednak kandydat do tej pierwszej czwórki w Serie A. Zaczynamy drugą połowę, bez żadnych zmian na razie. Robben do Coutinho, teraz Coutinho do Piątka. Krzysztof Piątek, lewa noga! Niestety, to było spojenie nawet. Rzut rożny też nie dla nas, niestety. Kroić zdenerwowany. Ale pokazuje kciuka w górę, zdenerwowany, że to nie wpadło, ale dobra próba. Jest zadowolony tego, co zespół pokazuje, jednak czas zbliża się do końca. A my nadal mamy 1-1. Piątek do Coutinho, Coutinho. Jeszcze przy piłce Arjen Robben wybiega. Piątek! Czemu to nie poszło do Piątka? Jest Suso jeszcze. Trochę kiepska pozycja. Podał Piątek. I czy to jest bez spalonego? Chyba tak. Chyba mamy właśnie 2-1. Krzysztof Piątek z drugą bramką. Fantastycznie. Nie poszła akcja zgodnie z planem, ale i tak wyszło dobrze. Udało się strzelić bramkę. 20 minut do końca. Czy Milan utrzyma ten wynik? Czy utrzyma prowadzenie? To nie szansa dla Romy. Dobrze, Donnarumma, nie ma dobitki. Oddalone zagrożenie, 3 minuty doliczone. Teraz trzeba zagrać na czas, ale nie tak, bo właśnie przeciwnicy przejmują piłkę. Milan w tarapatach, dobrze Calabria. Wybija do przodu, do Piątka i teraz ten mecz się kończy. Milan zwycięski, dwie bramki Krzysztofa Piątka. Świetny mecz polskiego napastnika. Inni też się spisali, nie ma co. Dalej. No, Roma już stanowiła zagrożenie. Najtrudniejszy mecz ligowy będzie pewnie z Juventusem, bo on pewnie jest najlepiej zrobiony z tego względu, że jest specjalna licencja na niego. Jest tam Ronaldo i tak dalej, i tak dalej. No wiecie, o co chodzi. Negocjacje. O, odpowiedział nam pewnie... A, Luis pewnie przyszedł. Coś nowego? Oczywiście coś nowego. Ej, trochę tych scenek przygotowali. Czy to nie? Nie, to już chyba widzieliśmy. To było przy okazji przyjścia też kogoś tam. Dobra. Czy odpowiedział nam De Ligt? Nie. Ostatni dzień transferowego? Tak szybko? Okej. O kurde, to była scenka jakaś, której nie widzieliśmy. Pewnie... Właśnie, jaka to mogła być scenka? Nie wiem. Nie wiem, ale jest odpowiedź od De Ligta, który odrzuca naszą ofertę, no niestety, ale mamy Dawida Luiza, więc i tak jest całkiem spoko. Jakieś tam cele zrealizowaliśmy, no nie wydaliśmy całych 2 miliardów, bo to by było zdecydowanie przesadzone. I tak wydaliśmy bardzo dużo, chociaż te oferty były trochę przesadzone wszystkie. No ale wiecie, o co chodzi. Bierzemy Dawida Luiza, wprowadzamy gdzieś. Gdzieś zaraz dla niego miejsce znajdziemy. Czemu nie mogę go wziąć? O, teraz już mogę. Na ławkę bym go chciał za... Na przykład Zapatę. No Zapata też już swoje lata ma. I sobie go wprowadzimy do podstawowego. No niekoniecznie Zapatę. Nie o to mi chodziło. Kompletnie. Dawida Luiza chciałem. Świetnie. Świetnie. Teraz po jednej godzinie możemy przewijać, ale tu raczej już nic ciekawego się nie zdarzy, my nie chcemy nikogo kupować, bo trochę nierealnie było wydać aż tyle hajsu, nie? Mecz Ligi Europy. Przeciwko komu? Senka. Okej. Trochę tego jest. Ej, podoba mi się ta kariera. Fajnie, jeszcze jakby dźwięk mieli, to byłoby super. Jakiś nawet amatorski dubbing, no przecież nie muszą podkładać realnych głosów piłkarzy. Jaki jest plan na ten mecz? To jest konferencja prasowa po prostu przed meczem Ligi Europy. Oczywiście, że idziemy po zwycięstwo. Generalnie to mam godzinę nagrania. Mam nadzieję, że uda mi się sporo z tego wyciąć, bo jednak to było trochę chodzenie po menu i tak dalej. Jeśli to będzie zbyt długi, to naprawdę przepraszam, ale postaram się, żeby był poniżej pół godziny. Okej. Okay. A, bo to już teraz jest mecz. Mecz Ligi Europy. Jezu, ja nie wiem, co to jest.
Czy możemy jakoś to logo powiększyć albo... A, bo kurde, Village Road. Czy to jest realny stadion? No, zaraz sobie sprawdzimy. Nie, Village Road pokazał mi, że jest to stadion w Hongkongu. Co to jest za zespół? Ja chcę wiedzieć. A tymczasem też do 11 miesiąca trafił Donnarumma, Suso i Piątek. Świetnie. Skrót AAB. Nadal nic kompletnie mi to nie mówi. Nie wiem, kto to jest. Ale taki minus PESA. I chociaż patrzcie, bo są pokazane gwiazdki tego klubu, który ma mniej gwiazd niż Sampdoria. Ten mecz jest oczywiście do symulacji. Już wszystko jasne. 4-2 wygrywa Milan. Tak się prezentują wyniki. Jeśli znacie jakiś zespół oprócz Basel, Lazio, ale nie, no jest, dobra, jest trochę normalnych nazw, spoko. No spoko, na pierwszy rzut oka wydawało się, że prawie wszystkie są jakieś wymyślone, ale nie, jest okej. Okay. Mecz przeciwko Sampdorii. My przeciwko Sampdorii chcemy grać. Czy może lepiej przeciwko Napoli już następny i... Torino to nie wiem, ale ja bym sobie ten mecz przesymulował, wiecie. I sobie Milan przegrał z Sampdorią 0-1. Pierwsza porażka w lidze Milanu Cruyffa. I spadamy aż na 7 miejsce przez to. Niedobrze, ale jest to dopiero początek sezonu. No Sampdoria jest druga. Kurczę, nie spodziewałem się, że Sampdoria może być taka dobra. Chociaż no nie są tacy źli, ale skusił mnie ten mecz z Napoli. Skusił mnie. I tak wyszło. Kolejny mecz Ligi Europy też będzie później i może to już będzie w kolejnym odcinku, bo tak Torino to myślę, że moglibyśmy symulować, a tu jest chapter trzeci. Pewnie to jest scenka zaplanowana po pierwszej porażce, czy coś takiego. Więc Olympiakosem. No ta Liga Europy nie robi szału. Może dopiero po fazie grupowej sobie pogramy. No nie wiem, zobaczymy. Czy jestem w stanie jakoś sprawdzić, jaką ja mam tabelę? Pewnie jestem, ale nie umiem. A ten odcinek i tak już jest długi, więc dzięki wam za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam, cześć.